pierwszym odcinku uderzyłem w kamień, okazało się, efektem tego był kapeć. 7 km do mety jechaliśmy na kapciu, no stąd duża ta strata, pewnie ponad minutę. Drugi odcinek ok, natomiast druga pętla znacznie lepiej, lepsze tempo, poprawiliśmy się znacznie w stosunku do kolegów z klasy, natomiast drugi odcinek pętli wydawało mi się, że przesycha, zmieniłem z przodu na pony typu sligi i okazało się, że ten wybór nie był dobry, bo w stosunku do wcześniejszego przejazdu pogorszyłem się o 6.